Jak tam Ryszard? Wszystko dobrze. No to wolno. Wszystkie linie drożne? Najfajniejsze wspomnienia z dzieciństwa? To wiadomo, zabawa w piaskownicy. Pomagała budować relacje z kolegami, koleżankami. Rozwijała wyobraźnię. Budowaliśmy zamki i tunele. W zasadzie ilość możliwości była nieograniczona. Przyszły nowe pomiary, Michał. Tu masz budynek 230, ten narożnik. To stoi. Więc tam chyba już nie ma sensu czegokolwiek robić, bo to jest ustabilizowane. Czasami pytają się mnie ludzie, czy jestem szczęśliwy. Odpowiadam, bardzo, bo dalej robię to, co lubię. Tylko teraz moje miejsce jest na dużych piaskownicach, jak to żartobliwie nazywamy w pracy. Obecnie odpowiadam za projekty z ramienia Soletansz Polska, związane z realizacją tunelu średnicowego w Łodzi. Wyzwanie? Ogromne. Musimy razem z zespołem naprawdę świetnych fachowców sprawić, żeby budynki podczas wiercenia w ziemi 13-metrową tarczą przetrwały. No mamy 58, 62, 3, no to 61, może 62. Tak, no to niech on idzie 61, 62 w tym kierunku. Michał, 60 przełóż na 61. Monitorujemy przejście TBM 24 godziny na dobę. Weryfikujemy miejsca, gdzie osiadają budynki i korygujemy je za pomocą iniekcji, czyli dodajemy cement w ubytki gruntu. Dzięki temu utrzymujemy obiekty w położeniu, w jakim je zastaliśmy. Na godzinę 12.30 mamy osiadania w punktach Mierczewskiego 230A02. Ta technologia, iniekcja kompensacyjna, jest z powodzeniem stosowana przez naszą grupę na świecie. Natomiast my pierwszy raz używamy jej w Polsce. Tunel ma łączyć Polskę i usprawnić komunikację w Łodzi. Efekt będzie miał realny wpływ na poprawienie jakości życia innych. To bardzo przyjemne uczucie.